tak naprawdę nie jest de facto przebiegiem drogi wojewódzkiej. Jest to po prostu odzwierciedlenie treski, która została zaznaczona w planie województwa w skali 1 do 50 tysięcy na mapie, która nie odpowiada stanowi faktycznemu temu przedstawionemu w studiu Lewic. Kto jest z radnych za nieuwzględnienie uwagi 49:1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby wstrzymujące. 19 uwaga. Rada Miejska w Rybnicach postanawia przyjąć stanowisko burmistrza Rybnic w sprawie nieuzgodnienia uwagi numer 49:2. Proszę o telefon. To jest sąsiedni obszar, ten sam właściciel i tutaj uzasadnienie jest podobne. Tak naprawdę to nie jest przebieg drogi wojewódzkiej, w związku z tym nie można z punktu widzenia formalnego tego uwagi rozstrzygnąć. Są pytania? Kto jest za nieuwzględnieniem uwagi numer 49:2 radnych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 osób wstrzymujących. Poprawka numer 20. Rada Miejska w Ryglicach postanawia przyjąć stanowisko burmistrza Ryglic w sprawie nieuwzględnienia uwagi numer 50. Proszę o zreferowanie. To jest ten obszar położony już w Lubczy i to jest kolejna z uwag, które dotyczą przebiegu drogi wojewódzkiej, rozstrzygnięcie podobnie jak poprzednio. Są pytania? Nie widzę. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi numer 50? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 osób wstrzymujących. Dziękuję. Uwaga numer 21. Rada Miejska w Rybnicach postanawia przyjąć stanowisko burmistrza w sprawie nieuwzględnienia uwagi numer 51. Proszę o referowanie. Obszar, który sąsiaduje z uwagą 49:1 dotyczy sprzeciwu przeciwko przebiegowi drogi wojewódzkiej i tu rozstrzygnięcie i uzasadnienie podobnie jak poprzednie 3 uwagi. Dziękuję. Pytania są? Nie widzę. Kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi numer 51? Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Dziękuję. Ostatnia uwaga. Stwierdzam, że Rada dokonała rozstrzygnięcia uwag do projektu studium i przystępuje do dyskusji nad projektem studium. Przechodzimy do punktu 7. Dzisiejszych obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rybnice. Są pytania? Nie widzę. Opinie komisji. Pan przewodniczący komisji gospodarczej, proszę o opinię. Komisja gospodarcza pozytywnie opinię projektu uchwały. Dziękuję. Pani przewodnicząca komisji oświaty, proszę o opinię. Komisja oświaty, pozytywna opinia. Dziękuję. Dziękuję. Kto z radnych jest za głosowaniem uchwały bez czytania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za. Głosujemy uchwałę. Uchwała nr 56/432/18 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowej kierunku i zagospodarowania przestrzennego gminy Rybnice. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? 4 osoby. Kto się wstrzymał? 2 osoby. 6. Przechodzi. Uchwała przechodzi. Tak. Uchwała przechodzi. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/345/17 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnicy na lata 2015-2029. To jest ten dodatkowy punkt naszych obrad.
Proszę Panie Burmistrzu o zareagowanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dotyczy to kwestii ostatniego wpływu dotacji na Spichlę w Rybnicach. Tutaj musimy w tym wydatkach majątkowych wprowadzić to zadanie. Myśmy to wnioskowali i dostaliśmy z 127 tysięcy. I następna sprawa to jest nabycie gruntów, nakłady finansowe, limit zobowiązań wydatków w roku 2018-2017. Limit wydatków w roku 2019 40 tysięcy, to jest te wszystkie przeprowadzenia dróg i ewentualne akty notarialne, z tym, że przy tym od razu informuję, że mamy 40 przynajmniej wniosków wojewody o wydanie decyzji uwłaszczeniowej na rzecz gminy. Do tej pory jest jeden rozpatrzony, ale one nie kosztują, więc tutaj tych wniosków trzeba będzie, aby nowa rada czy nowa osoba odpowiedzialna za to wszystko przejęła od osób, które tym kierują, żeby nie powstawać. Te wydatki będą malały w przyszłym roku na przejęcia dróg, ponieważ ta akcja, którą przeprowadziliśmy w ostatnich 4 latach, była bardzo, bardzo duża. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania do uchwały? Widzę, czytam uchwałę. Uchwała nr 56 przez 433 przez 18 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 45 przez 345 przez 17 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994, artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230 ust. 6, artykuł 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077, Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję. To jest ostatnia uchwała. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje. Nie widzę. Tak. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tu mam pytanie do Pana właśnie Przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, ja tutaj 10 października wysłałem Pana pismo odnośnie cytuję, w związku z prawomocnym wyrokiem Rzeczpospolitej Polskiej wydanym przez Sąd Administracyjny w Krakowie uchylającym zaskarżoną decyzję burmistrza w części dotyczącej wyznaczenia terminu wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, wnoszę o uchylenie bezprawnie wydanej decyzji burmistrza z dnia 12 grudnia 2015 roku narzucającej mieszkańcowi bezwzględny termin przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz anulowanie nałożonych dwukrotnie kar egzekucyjnych w związku z niedotrzymaniem owego terminu. Panie Przewodniczący, dostałem tu od Pana pismo, w którym Pan pisze, że w związku z złożonym przeze mnie pismem Rada przekazuje wyżej wymienione pismo do rozpatrzenia według kompetencji. Proszę Państwa, chciałem zapytać, przekazuje według kompetencji, to znaczy gdzie? Wniosek proszę do burmistrza, Rada nie może rozpatrywać takich wniosków. No ale to, ale... Kwestii burmistrza. No ale to do Pana burmistrza też identyczne praktycznie pismo wysłałem. Dwa dni później. I wysłałem to pismo, tak jak mówię, wysłałem go już miesiąc temu. Pan burmistrz wysłał do mnie pisma. Zmuszony byłem na te pisma odpowiadać w przeciągu 7 dni. Do Pana burmistrza wysłałem pismo miesiąc temu. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Chciałem zapytać, czy po prostu Pan burmistrz, nie wiem,
już ma wszystko w głębokim poważaniu i no nie wiem, i traktuje tak mieszkańców, że nie wiem, czy może pan burmistrz powie, dlaczego nie dostałem odpowiedzi na owe pismo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, sprawa dotyczyła wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracownika. I tam odpowiedź była do pana wysłana jednym zdaniem, że powołując się na wyrok sądu, który nakazuje panu przyłączenie się do tej instalacji kanalizacyjnej, burmistrz nie widzi jakiegoś błędu pracowniczego w tej kwestii. I tyle. No, ale tutaj... Tam sąd panu nakazuje przyłączenie się, natomiast jeżeli chodzi o umorzenie zobowiązań wobec budżetu, to rzeczywiście pan przewodniczący dobrze wskazał, że organem wykonawczym jest burmistrz gminy i burmistrz gminy postąpił tak, jak nakazuje prawo. Czyli jak? Czyli nie zrobił nic? Nie, czyli wystąpił do Urzędu Skarbowego z nakazem o ściągnięcie należnej kwoty w stosunku do gminy, którą pan zalega. No ale tutaj sąd wyraźnie wskazał, że decyzja burmistrza była podjęta z naruszeniem prawa. Ja nie jestem prawnikiem, nie rozstrzygającym. Proszę bardzo, pani Dorota. No, ale bardzo chciałam zapytać się, o co pan prosi radę? Proszę sprecyzować. Nie, chodziło o wyjaśnienie. Pan chce jeszcze możemy panu pomóc. Ja tylko miałem sprawę do pana przewodniczącego. Nie ma to skarga skierowana na burmistrza, rada nie jest kompetentna rozpatrywać takich spraw, odesłała do burmistrza. No ale to trzeba by pan to wyjaśnić jeszcze. A nie tylko, że zgodnie z KPA. No tak, ale właśnie chodzi mi o to, bo podjął pan tą kwestię na Radzie, więc no na Radzie, bo skoro ale czy my radni możemy panu pomóc? Nie, no przecież nie było tutaj pytanie do rady, tylko stricte do przewodniczącego. Odpowiedziałem na pytanie. No, to pan odpowiedział. Też pan odpowiedział, tylko że to trzeba napisać, bo proszę Państwa odpisanie, że pismo zostało rozpatrzone bez kompetencji, to nic nie mówi. Proszę to powiedzieć, panie burmistrzu, że pan odpowiedział. Po raz drugi mówię, że pan przewodniczący pisał do według kompetencji, a ja odpisałem na to pytanie panu. Nie, ja tu mam na razie mam pismo tylko od pana przewodniczącego, od pana burmistrza nie ma żadnego pisma. Pracownik wysłał pismo do pana w tej sprawie. No to nie wiem, skoro widzi temu pewnie. Wiem, że było uzgodnione z prawem. A więc, proszę państwa, w tej sprawie są wyroki sądowe i w tej sprawie są decyzje całej drogi odwoławczej i w tej kwestii nie ma możliwości jakiejś takiej dyskusji typu wysłał, nie wysłał. Sprawa się toczy zgodnie z obowiązującym prawem w myśl konstytucji, na którą się tu państwo powołują. Dziękuję bardzo. No nic. Są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie ma. Zamykam 56. sesję Rady Miejskiej w Legnicach. Dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę